7 zasad bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym. Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji. Zapamiętaj 7 zasad ratujących życie. Żółta naklejka. Naklejka jest umieszczona na tylnej części krzyża Świętego Andrzeja. Lub na napędzie rogatkowym. Na każdej z nich znajduje się indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu. W przypadku unieruchomienia pojazdu na torach, kierowca dzwoni na numer alarmowy 112, zgłasza zagrożenie i podaje numer identyfikacyjny przejazdu. Operator 112 dzwoni do ekspozytury PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Ekspozytura wydaje polecenie wstrzymania ruchu lub ograniczenia prędkości pociągów. Sygnalizator z migającymi światłami zakazuje wjazdu na przejazd. Zaczekaj, aż zgaśnie czerwone światło sygnalizatora. Otwierające rogatki mogą ponownie się zamknąć, gdy kolejny pociąg najedzie na czujnik. Nie wjeżdżaj na przejazd, jeśli nie możesz kontynuować jazdy. Wyłam rogatkę w przypadku utknięcia na przejeździe. Poczekaj, aż pociąg odjedzie na bezpieczną odległość. Zaczekaj, abyś mógł sprawdzić, czy po innym torze nie nadjeżdża kolejny pociąg. Zawsze pamiętaj o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Pociąg ma zawsze pierwszeństwo. Przed każdym przejazdem, nawet tym z rogatkami, należy zwolnić lub zatrzymać się i upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg. Zapamiętaj i zostań ambasadorem bezpieczeństwa. Wejdź na stronę www.bezpiecznyprzejazd.pl i pobierz aplikację.